Nowa koszuleczka, jeszcze nie śmigana. Cześć, tu Bartek. Dzisiaj nauczę cię grać w tenisa. Nie no, żarcik. Ale suchar. Tak naprawdę nauczę cię triku żonglerskiego, który nazywa się tenis. Zachęcam cię najpierw do nauki kaskady, odwróconej kaskady oraz half showera. Wtedy dużo łatwiej nauczysz się tenisa. Krok pierwszy. Tak jak przy ćwiczeniach z kaskadą, wyrzuć pierwszą piłkę, a drugą od środka, gdy pierwsza jest w najwyższym punkcie lotu. Wszystkie ćwiczenia wykonuj na obie ręce, aż osiągniesz płynność. Krok drugi. Połącz ruch piłek z kroku pierwszego i opanuj ciągłą żonglerkę dwoma piłkami. Krok trzeci. Zrób to samo co w kroku drugim, tylko drugą piłkę wyrzucaj zawsze od zewnętrznej strony, jak przy odwróconej kaskadzie. Krok czwarty. Żonglując kaskadą, co jakiś czas wykonuj wyrzut zewnętrzny, raz z lewej, a raz z prawej strony. Krok piąty. Przyspiesz wyrzuty z kroku czwartego w ten sposób. Krok szósty. Żonglując kaskadą, wykonaj po kolei dwa rzuty zewnętrzne z różnych stron. Krok siódmy. Teraz dokładaj kolejne podwójne wyrzuty, aż będzie udawać ci się odbijać piłkę z obu stron. Jeśli coś ci nie wychodzi, nie krępuj się do mnie napisać. E-mail zobaczysz gdzieś tutaj na ekranie. Pamiętaj, że żonglowanie no nie wychodzi od razu, od pierwszej minuty. Trzeba po prostu dużo trenować, mieć dużo cierpliwości i efekty w końcu przyjdą. A jeżeli masz już dosyć, po prostu prześpij się z tym. Twój mózg sam przeanalizuje całą sytuację i zobaczysz, że będzie ci następnego dnia dużo łatwiej. No i na koniec, polajkuj mnie na fejsie. Zrób pauzę. Polajkuj na fejsie. Także na moją stronę internetową, gdzie możesz znaleźć link do super sklepu, gdzie znajdziesz najlepsze ceny i najlepszy sprzęt. Zarejestruj się, kup i zacznij żonglować. Powodzenia! Dziękuję ci bardzo, że oglądasz moje filmiki.